Dzień dobry Państwu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Instytut Pileckiego przygotował program filmowy i w ramach tego programu chciałbym Państwa zaprosić do obejrzenia filmu Świadkowie Epoki ku Zagładzie autorstwa Małgorzaty Grygiel i Michała Miziołka. Film został wyprodukowany przez dział filmowy Instytutu Pileckiego. A jako wprowadzenie do tego filmu rozmowa z gośćmi. Mam przyjemność powitać panią Annę Grygiel-Churyn z Nowego Sącza, ocaloną z zagłady, mieszkankę Nowego Sącza. Dzień dobry pani. Dzień dobry. A naszym drugim gościem jest pani Małgorzata Grygiel, współautorka filmu Ku Zagładzie. Pierwsze pytanie do autorki filmu. Proszę powiedzieć, jaki był początek pracy nad filmem, jaki zamysł stał u początku przygotowań do tej produkcji? Dzień dobry. Jeśli chodzi o zamysł i początki powstania filmu, Instytut Pileckiego zawsze włącza się w obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz i w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. I to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że zawsze na tę datę przygotowujemy film. W zeszłym roku był to obraz Czas Zagłady, który mówił właśnie o obozie Auschwitz i o getcie warszawskim. W tym roku stworzyliśmy film Ku Zagładzie. Jest to obraz, który, może inaczej, gdy myślimy o Holokauście, to zazwyczaj to, co nam pierwsze przychodzi do głowy, to są obozy zagłady. Myśmy bardzo chcieli pokazać to, co się dzieje, co się działo przed tym ostatecznym etapem, przed obozami zagłady, jak ten Holokaust wyglądał, że był to postępujący, okrutny, zbrodniczy proces. A druga rzecz, która nam bardzo przyświecała, to, że chcieliśmy pokazać, jak Holokaust wyglądał nie tylko w tych największych miastach, ale również na prowincji, w mniejszych miejscowościach, na wsiach. Świadkowie Epoki Ku Zagładzie to jest też naturalna kontynuacja projektu Świadkowie Epoki, czyli gromadzenia od kilku już lat świadectw historii mówionej, rozmów z osobami, które przeżyły II wojnę światową, które spotkały się z represjami już w późniejszych czasach. My w tym momencie mamy w naszej bazie już naprawdę tysiące nagranych godzin z tysiącami osób. To jest projekt niezwykły, ponieważ nam się udaje bardzo często dotrzeć do ludzi, którzy jeszcze nigdy o swoich doświadczeniach nie opowiadali. Ja pamiętam taką historię koleżanki, jednej z bohaterek, która pod wpływem tego, że właśnie ta pani zgodziła się z nami porozmawiać, sama po raz pierwszy postanowiła opowiedzieć o swoich doświadczeniach obozowych. To była historia, znaczy ta rozmowa to było coś niesamowitego. To były łzy, to był śmiech, to była złość, że ona się na to zgodziła, później taka ulga, że wreszcie z siebie to wyrzuciła. Niesamowite emocje dla mnie, dla tej bohaterki. Dlatego właśnie myślę, że ten projekt jest niezwykły, bo pozwala nam dotrzeć jeszcze do świadków historii, którzy jakby żyją, cały czas są wśród nas i jest ich naprawdę jeszcze bardzo dużo. Jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Rozumiem, że film, który Państwo za chwilę zobaczycie, składa się ze scen, z rozmów, ze świadectw, które zostały zarejestrowane w ramach programu Świadkowie Epoki. Proszę powiedzieć, w jaki sposób Państwo wybieraliście materiały do tego filmu? Jakie kryteria tutaj zadecydowały o tym, że właśnie te sceny zostały umieszczone w filmie?
chcieliśmy dać głos ofiarom, o których do tej pory właściwie mogła usłyszeć tylko lokalna społeczność. W tym filmie są takie sceny, takie historie, o których myślę, że tak naprawdę mało kto wie, mało kto słyszał i tym się kierowaliśmy. Chcieliśmy również pokazać właśnie tę różnorodność, czyli co się działo w wielkim mieście, takim jak Warszawa pod okupacją niemiecką, jak Białystok, czy w tych zupełnie już mniejszych, tak jak Zakliczyn, getto w Zakliczynie, w którym urodziła się pani Anna, czy nie wiem, czy w Pułtusku, czy w Wieluniu, który teraz nam się kojarzy, prawda, z 1 września, a okazuje się, że tam się działy rzeczy po prostu niestworzone. To, co jeszcze dla nas jest bardzo istotne, to że w tym filmie nie ma właśnie żadnego komentarza. To są tylko i wyłącznie opowieści świadków i ocalałych z zagłady. I myślę, że przez to to jest jeszcze bardziej poruszające i przechodzące ludzką wyobraźnię. Komentarzem jest oczywiście wybór materiałów ilustracyjnych, archiwalnych, prawda? Bo mamy do czynienia i z rejestracją współczesną. Wśród bohaterów filmu możemy zobaczyć między innymi właśnie panią Annę Grygiel, która opowiada swoją historię, niezwykłą zupełnie, ale też widzimy materiały na przykład realizowane przez niemieckich dokumentalistów czy kronikarzy. Pani Anno, Pani historia jest zupełnie niezwykła, bo Pani przyszła na świat jako maleńkie dziecko w getcie w Zakliczynie i za sprawą nadzwyczajnych zupełnie okoliczności i nadzwyczajnych ludzi też udało się Pani przeżyć. Opowiada Pani o tym w przejmujący sposób w tym filmie. Chciałem Panią zapytać, czy ma Pani jakieś może szczątkowe, może ułamkowe, ale czy ma Pani w ogóle jakieś wspomnienia związane z pobytem w samym getcie w Zakliczynie? Czy to było za wcześnie, żeby cokolwiek pamiętać? No niestety nie, byłam niemowlęciem. Także tylko z przekazu mojej mamy i brata mamy, którzy też przeżyli. Także tylko z przekazu. A proszę powiedzieć, jak Pani sięga pamięcią, to jakie są te pierwsze obrazy, które Pani pamięta? Czy pamięta Pani w ogóle okupację niemiecką? Pierwsze obrazy, jakie zapamiętałam, to jest pobyt w piwnicy Stańkowej u państwa Jaroszów. To jest to, bo byłam tam 2,5 roku pod ziemią jak kret, nie wychodząc na zewnątrz, bo bali się, że jak dziecku pokażą światło i powietrze i las, drzewa, bo to w lesie prawie było, to nie będę więcej chciała zejść do piwnicy. A w tej piwnicy było nas 14, że no... Te wspomnienia z tym, że one się później zacierały. To i tak jakbym ja je chciała wyprzeć chyba. Po wyjściu już na zewnątrz i zobaczenia tego świata takim, jakim jest, a nie te lochy. No 14 osób na 20 metrach, proszę sobie wyobrazić. Dorosłych, potrzeby fizjologiczne, no i w ogóle. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Pani była, kiedy Pani opuściła tę piwnicę, kiedy była Pani już bezpieczna? Miałam 3,5 roku. 3,5 roku. I rozumiem, że to już ten moment wyjścia z piwnicy zarejestrowała Pani świadomie. Pamięta Pani ten moment? Tak, tak, tak. To już pamiętam. Proszę powiedzieć... Tak? Proszę powiedzieć, jakie to jest wspomnienie, czy Pani do tego wspomnienia wraca, czy raczej
raczej stara się Pani o tym nie pamiętać. Czy to jest jakiś koszmar, który się śni? Proszę powiedzieć, jaki ma Pani do tego wspomnienia stosunek, bo to był moment szczęścia, prawda? Wychodzi Pani na wolność. Tak, tak. No nagle coś innego. Z tym, że pozostał u mnie syndrom piwniczny, który w tej chwili się objawia coraz częściej. On po prostu, że muszę mieć jasno wszędzie, musi być, coś się musi dziać, nie może być ciszy. Drzwi wszystkie muszą być otwarte, no po prostu coś takiego, ale da się z tym żyć. Natomiast tak jak Pan wspomniał, po wyjściu z piwnicy, no to przewieźli nas, bo to w nocy. Także ja się nagle z piwnicy znalazłam w mieście, w Nowym Sączu. Po prostu to był taki, tak jakby sen. Zasnęłam tam, obudziłam się tu. I bo wtedy w nocy nas wywieźli z tej piwnicy, zorganizowany był transport i przewieźli nas do Nowego Sącza. I tutaj zakwaterowywali rodzinami w lokalach. Także ja już tak jakby, dla mnie świat stał się od tego momentu, jak już byłam. Tamto, to było to złe. Ja wiedziałam, że coś jest na zewnątrz, że bo tam przeświecał taki promyczek słońca do piwnicy. Ja pytałam się mamy, co to jest, no więc mama mi mówiła, że to jest słoneczko, jak się wojna skończy, wyjdziemy, będzie cieplutko, będzie jasno i wszystko będzie dobrze. Także ja nagle właśnie już zobaczyłam to słoneczko, to, że jest jasno, że czymś innym pachnie, że wolno mi zapłakać, czego nie wolno mi było w piwnicy. No jak zaczynam płakać, to zatykali mi buzię i dusili mnie. No ja, bardzo mnie to bolało widocznie, bo już później jak wiedziałam, że będę płakać, to sama się dusiłam, żeby nie płakać. Jednak. I to było całkiem coś innego. Nagle coś innego. I jedzenie przede wszystkim. Że to nie tak jak tam te ziemniaki, które były takie jak w koszulkach tak zwane, czy te zupy jakieś tam, makarony, no co mogła ta biedna pani Maria Jaroszewa, to nam gotowała. Miała córkę, która miała wtedy jakieś może 6 lat. I ona jak matka upiekła tam jakąś bułkę, trzeba do piwnicy dla dzidzi, czyli dla mnie przynieść. No to było to, ale tak jak wspominam, ja bardzo szybko wyparłam tą piwnicę. Bardzo szybko. I później jak przyjechali ze Stanów nagrywać film o przeżyciach mojej mamy, i byliśmy tam w tej stankowej koło tej piwnicy. Poprosili mnie z tej ekipy, że czy mogłabym wejść do piwnicy. I ja powiedziałam nie, bo ja czuję, że ja z niej więcej bym nie wyszła. No i uszanowali to także, że nie weszliśmy. Pani historia jest niesamowita również z tego względu, że znaleźli się ludzie, którzy część pani rodziny wywieźli z getta w Zakliczynie, dosłownie w momencie likwidacji getta. Byli to niesłychanie odważni ludzie. Gdyby nie to, że Niemcy to getto zaczęli likwidować trochę wcześniej, to prawdopodobnie uratowałby się również pani ojciec. Uratowałaby cała się rodzina. Cała rodzina by się uratowała. A tak proszę, to zginęło 7 osób. Proszę powiedzieć coś więcej o tych ludziach. Co to za ludzie byli, którzy wykazali się taką odwagą i wyciągnęli was tam spod topora? Tak. Mój dziadek, Mojżesz Rygielhaupt, ojciec mojej mamy,
miał wojakowej dwór, stadninę koni, także był bardzo majętnym człowiekiem i zatrudniał no, dość dużo tych rolników, chłopów. I ponieważ był bardzo dobrym pracodawcą, bo do dzisiaj wspominają jeszcze ludzie, to oni jak widzieli, co się stało, że zostali umieszczeni w getcie, dowozili tam żywność, no co mogli, chociaż to odległość była około 20 kilometrów, Wojakowa a Zakliczyn. I jak już było wiadomo, kiedy getto ma być likwidowane, że ma być o 3 nad rannym, no to jak oni byli dnia poprzedniego, czy tam 2 dni wcześniej, mój ojciec powiedział im, mój ojciec był artystą, malarzem, muzykiem, no i on jakby opiekował się całą grupą Żydów, nie tylko rodziny naszej, ale wszyscy starał się odkopywać, bo to było getto takie na prędce złożone, tam nie ma żadnego śladu, nawet tablicy nie ma, bo ja byłam zaproszona przez panią dyrektor tamtejszego liceum i z tym, że nie mogłam jednak tam pójść, ale był pan Józef Jarosz, którego się ukrywaliśmy, więc nie ma nic, żadnego śladu, nawet głupiej jakiejś tam tablicy na którejś kamienicy, że tutaj było getto. I to getto było na prędce zbite z desek. Także jak mój ojciec przechodził, no to odkopywał i udało się mu 4 te deski odkopać. I jak przyjechali już ci ludzie, to był pan Tucznio, pan Piechnik Andrzejek, no ja tych nazwisk nie pamiętam, bo to z opowiadania, w każdym razie wszyscy zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, zadbałyśmy z mamą o to. I oni nas wzięli, no to wzięli wtedy mamę ze mną, bratową mamy z córką, ojca mamy, brata mamy, no i tyle. I wzięli nas i że wrócą po resztę rodziny. To jeszcze została siostra mamy z mężem, z córeczką, mój ojciec, brat mamy i jeszcze 2 kuzynów. Przyjechali po nich. Niestety już getto było otoczone przez Niemców. Mój ojciec płakał, rozłożył ręce, niestety stamtąd wydostać. A dlatego przyspieszyli likwidację, bo brakowało do transportu do Bełżca. I wtedy uznali, że prawie zlikwidują takie małe getto i no, i tą ilość brakujących osób już dostarczą do tego transportu. A proszę także powiedzieć, to ludzie byli, którzy no, nie ma słów, żeby ich określić, kim oni byli dla nas i że no też się narażali w pewnym sensie, bo mogli ich po drodze złapać, prawda? Albo mogli ich złapać, jak drugi raz przyjechali. Po co byście przyjechali? No, no ale udało się częściowo. Także, że gdyby pani mogła powiedzieć coś o państwa Jaroszach. Czy to byli rolnicy? Jacyś, tak. To była piwnica znajdująca się pod domem? Nie. To była rodzina składająca się z 5 dzieci i państwo Jaroszowie, z tym, że żona pana Jarosza pierwsza zmarła, a była druga żona, ta właśnie pani Maria, z którą miał jedną córkę, 2 córki, tak. A tamte dzieci były z pierwszej żony i między innymi był tam Józef. Józek, który miał wtedy 12 lat. Natomiast pan Jarosz to był taki domowy, jakby fryzjer, weterynarz,
taki, do którego się przychodziło po pomoc, o, w ten sposób ze wsi. Oni mieszkali na górze w lesie, a na prawie, że na szczycie. I ta piwnica to była taka glinianka jakby, czy coś, to była poza domem. Wykopana, nie wiem, co oni tam mieli, czy coś tam przechowywali, czy nie. W każdym razie to nie było pod domem. Jak na przykład słychać, bo słyszeli, że Niemcy czy psy szczekały, bo psy były cały czas, żeby w razie czego dawały sygnał, jakby ktoś szedł. No więc jak słyszeli, to ten Józek biedny musiał iść i stać na czatach i patrzeć się, że jakby się zbliżali, to w lesie, w głębi lasu był zrobiony taki szałas z gałęzi, żeby wszyscy z piwnicy tam się dostali, a piwnicę zarzucali jakimiś workami czy czymś. Nie trzeba było z tego korzystać, ale tak było przygotowane właśnie na wszelki wypadek. Czyli nie było nigdy takiej sytuacji zagrożenia, tak, że Niemcy tam chodzili, węszyli, sprawdzali, czy ktoś jest. Nie było takiej sytuacji przez te dwa lata. Nie, bo Niemcy lasów się bali, a to było w samym lesie. Także o tyle było. No była jedna taka sytuacja, na pewno jak Państwo byliście tutaj, to opowiadałam, że no nie udało się im uszczec mojego płaczu. I zapłakałam, a od sąsiadki, gdzie tam jakieś 400 metrów był dom i tam mieszkała kobieta z dwoma synami. I ten jeden syn był w partyzance, no w bandzie, tak oni mówili. A drugi syn był w domu, pozytywna postać, ale był chorowity, był w domu. I ten właśnie Grzesiek przyszedł do Jarosza oszczędz się. Przechodząc koło piwnicy usłyszał mój płacz, niestety. I wszedł i mówi: Franciszku, bo wy przechowujecie Żydów. A co ty opowiadasz? No, szedłem i słyszałem płacz dziecka. A mówi: nie, to świnie kwiczały. I mówi: ja wiem, jak świnie kwiczą, po prostu przechowujecie Żydów. Jarosz go, Franciszek Oszczyk, on poszedł do domu, Jarosz wpadł, bo to też z przekazu znam. Wpadł do piwnicy, powiedział: natychmiast się wynosić. Ale to natychmiast, żeby śladu tu po was nie było. Mówiłem, że ma być cisza, że trzeba pilnować dziecka. Szedł, usłyszał, no a on jest w bandzie, więc zaraz się możemy kogoś spodziewać. I wtedy brat mojej mamy, on miał 19 lat wtedy, z tym właśnie Józefem, który miał 12 lat, poszli tam do tego domu i do tej matki ich, bo ojciec nie żył. I mówią, brat mojej mamy mówi: proszę panią, no Franciszek pomaga, ukrywa nas, bo ja byłam jako małe dziecko, a były jeszcze dwie dziewczynki, takie jedna miała 10, druga 12 lat, Wolmanów. I mówi, no faktycznie zapłakała moja siostrzenica. No i co my teraz zrobimy, to jest później wrzesień, zimno, gdzie pójdziemy? I ona mówi: nie bójcie się. Zawołała tego syna i powiedziała: tak, Franciszek pomaga ludziom, żeby przeżyli. I pamiętaj, jeżeli włos z głowy im spadnie, wzięła widły, to ja cię tymi widłami przebiję. Proszę sobie wyobrazić, że jaki posłuch miał ten syn, prawda? Wyobraź sobie pan teraz powiedzieć chłopakowi: słuchaj, masz zachować tajemnicę pod byle jakimś tam pretekstem. Jest to możliwe? Nie, żeby posłuchał. On jednak posłuchał i ona powiedziała: możecie być spokojni. I faktycznie już nie było z nim kontaktu. No jednak do końca okazał się złym człowiekiem, bo był taki okres, że trzeba było broń oddawać, prawda? Jeżeli ktoś oddał broń, to miał znaczy to nie był aresztowany, coś tam było takiego. I on tą broń podłożył temu biednemu choremu bratu. Jak przyszli na rewizję, a on uciekł. Jak przyszli na rewizję, to znaleźli u tego brata pod poduszką broń. No aresztowali go oczywiście. I to też chyba opowiadałam, jaki był, jaka była okoliczność, czy nie wtedy. On był w więzieniu, no i był bardzo chory, gruźlicy dostał.
ten Zygmunt, czyli brat mojej mamy, był już oficerem wtedy w milicji w Krakowie i Franciszek jej poradził, słuchaj, kobieto, jedź tam do Krakowa. Nie wiedział, że Zygmunt tam jest. Jedź, poproś, że ten syn był niewinny i może go wcześniej wypuszczą, że jest chory. Jedź, spróbuj. I ona pojechała. Ja nie wiem, czy ten Franciszek do końca nie wiedział, ale jej nie powiedział. I ona przyjechała tam do komendy i mówi, w jakiej sprawie przyszła, że prosić o złagodzenie kary, czy wypuszczenie w ogóle. I powiedzieli, proszę bardzo, do naczelnika. Ona przyszła, no więc Zygmunt ją od razu poznał. No ona nie, no gdzie tu w mundurze człowiek, a to chłopak był. I on kazał jej usiąść, co panią sprowadza. Więc ona mówi, że no, że ma taką prośbę, bo no i opowiada, że jeden syn był taki, drugi taki, że on jest bardzo chory, że nie przeżyje tego i prosi go, prosi o jakąś łaskę. A wtedy Zygmunt mówi, czy pani mnie poznaje? Ona się biedna wystraszyła, zdziła się na kolana i on podniósł i mówi, ona mówi, nie, ja pana w życiu nie widziałam, absolutnie. A mówi, widziała mnie pani i przypomina jej to. Ona mówi, no nie może być. Więc Zygmunt mówi, wypuścić go nie mogę, bo nie mam takiej władzy, ale co mogę? Przenieś go do szpitala. I załatwił, że przenieśli go do szpitala. Tam leżał, był chory, ale już w innych warunkach. I przed, na jakieś 2 miesiące przed śmiercią znalazł się w domu i umarł spokojnie w domu, już w innych warunkach. Czyli jaki był zbieg okoliczności i tak jakby, że karma wraca, prawda? Można by powiedzieć. Ona się ujęła za nami i tu ktoś jej też pomógł. No bo nie, czy by był ją znał, czy nie, jakby mógł, to by pomógł. Także taki był przypadek, który no, wtedy mogło się stać źle. A Zygmunt też był razem z panią w tej piwnicy, tak? Tak, bo on miał wtedy 19 lat. No. Pani Anno, bardzo dziękuję za tę opowieść. Taka opowieść z pierwszej ręki od świadka to jest zupełnie coś innego niż historia z podręczników czy z jakichś gazet. Życzę pani wiele lat życia w zdrowiu i oby wspomnienia zbytnio panią nie dręczyły. Dziękuję pani Małgorzato za udział w naszym spotkaniu. Jeszcze, państwa zapraszam. Tak, bardzo proszę. Jeśli mogę, Józefem utrzymujemy kontakt, traktujemy się jak brat i siostra. Jeździmy na uroczystości Józefa. Józef został odznaczony krzyżem nadanym przez prezydenta Dudę. W Nowym Sączu miał nadawany w ratuszu. No, po prostu nie ma na przykład tygodnia czy paru dni, żebyśmy nie byli. On kończy 7 90 lat. I także jak jeździmy na spotkania gdziekolwiek, to wtedy, bo jesteśmy zapraszani do szkół. Ja jestem prezesem Dzieci Holokaustu na Małopolskę, więc też tam mamy różnego rodzaju spotkania. I wtedy on jest jako główny bohater, któremu zawdzięczamy jednak życie, bo on był jakby opiekunem. Pomimo swoich 12 lat na swoich barkach miał zakupy, zjeżdżenia po ziemniaki, po mąkę, po zboże, obojętnie co, a to nie było tak łatwo zjechać z tamtej góry na sam dół, żeby czy zima, czy no bo jednak 2 zimy były, w tym nawet 3, tak. No, także, że to było okropne. Nie wiem, czy pan zna Danielsa, Johna, zna pan, prawda? No, on tam jeździł z nami do tej piwnicy.
woził tam młodzież z Izraela, z Ameryki, także znał i bywa, i on też bywa u państwa Jaroszów w Męcinie, bo oni teraz w Męcinie mieszkają. Także to tyle. Piękna historia. Bardzo dziękuję za to, że pani zechciała z nami być. Pani Małgosiu, pani chce jeszcze coś powiedzieć? Proszę bardzo. Tak, jeżeli mogę, bo oczywiście serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu Świadkowie Epoki ku Zagładzie. Natomiast korzystając z okazji, chciałabym też w ogóle zaprosić do oglądania naszego kanału na YouTubie Świadkowie Epoki, na którym rzeczywiście można znaleźć przeróżne historie, niezwykłe historie, poruszające historie i cieszymy się, ponieważ od pewnego czasu wszystkie nasze filmy są tłumaczone na język angielski. W związku z tym coraz więcej osób ogląda też Świadków Epoki za granicą. No ja ten film wczoraj oglądałam wieczorem. No, muszę powiedzieć, że nie mogłam zasnąć, bo ten moment zamykających się drzwi tego wagonu, to ja widziałam swojego ojca, jak za nim zamykają się te drzwi. To był okropny moment dla mnie. Ten film jest poruszający, ale to ja widziałam tego mojego ojca, że wchodzi tam i koniec. Proszę państwa, zapraszam do obejrzenia filmu i dziękuję bardzo za udział w programie. Do zobaczenia. Do widzenia.